Ja myślę, że to trzeba włączyć w myślenie ludzi, żeby przestali oglądać pewne programy w telewizji, które służą tylko i wyłącznie zastraszaniu ludzi, powodowaniu u nich lęku, niepotrzebnych, negatywnych emocji, zaburzają właśnie to logiczne myślenie. Najlepiej, żeby każdy sobie zdał sprawę z jednej rzeczy, pierwsza, kto w okolicy Zmarł z powodu koronawirusa. Kto w okolicy zachorował na koronawirusa, a jeśli już zachorował, kto przechodził go ciężko? To, że są kwarantanny, są, bo mamy stan epidemii. Natomiast w tej chwili w powiecie Łukowskim zachorowało siedem osób. Dwie osoby można powiedzieć, że są ozdrowieńcami, a pozostałe są w stanie dobrym. Nie zmarła ani jedna osoba z powodu koronawirusa, podczas gdy z powodu grypy sezonowej stwierdzono u trzech osób grypę sezonową i te trzy osoby nie żyją. Mam dane statystyczne z pierwszego kwartału roku 2019 i 2020, jeżeli chodzi o umieralność w naszym powiecie. I to, co podkreślałem już kilkakrotnie, umieralność spadła u nas o 30%, zarówno jeżeli chodzi o szpital. Jak i jeżeli chodzi o powiat łukowski. Ja nie wypowiadam się na temat kraju, ja się wypowiadam na temat powiatu łukowskiego. Też chciałbym wspomnieć o tym śledzeniu mediów, o fake newsach z Włoch, z Hiszpanii. My zajmijmy się sobą, zajmijmy się tym, co jest w powiecie. Ja nie wiem, jaka będzie sytuacja za tydzień, za dwa tygodnie, ale w obecnej chwili nie ma u nas stanu jakiejś pandemii.